Ireneusz Prochera, dzień dobry, kłaniam się Państwu. Czas rozpocząć nasze niedzielne spotkanie z przedstawicielami opolskich środowisk politycznych, a dzisiaj naszymi gośćmi są Fabian Przon, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry Państwu. Kamil Spycher, Polska 2050. Szpajcher, dzień dobry. Szpajcher, przepraszam bardzo. Barbara Kamińska, Platforma Obywatelska. Dzień dobry, witam słuchaczy Radia Opole. Senator Piotr Woźniak. Kłaniam się, dzień dobry. Szymon Godyla, Nowoczesna. Dzień dobry, witam w tę gorącą niedzielę. I Mariusz Rybczyński, Konfederacja. Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, my pamiętamy wszyscy, że gdy zbliżały się wybory, tym takim projektem, który rozgrzewał wyobraźnię polityczną, ale też i społeczną, był projekt Centralnego Portu Komunikacyjnego, który był wtedy przedstawiany jako taki bardzo mocny impuls prorozwojowy dla Polski. Później przyszły wybory, zmieniła się władza, no i ta nowa władza długo zastanawiała się, co z tym projektem zrobić. W końcu pojawił się premier, który ogłosił, że projekt będzie realizowany, ale będzie równocześnie, jak to określono, urealniony. Czy w związku z tym projekt Centralnego Portu Komunikacyjnego, który będzie, wszystko na to wskazuje, realizowany teraz, spełnia społeczne i polityczne oczekiwania, czy możliwe jest porozumienie wszystkich partii i środowisk politycznych, tak aby jego realizacja przebiegła bez zakłóceń, bo to, pamiętajmy, projekt rozłożony na wiele, wiele lat, znacznie przekraczający swoją długością jedną czy nawet dwie kadencje parlamentarne. No i przy okazji mamy też właśnie próbkę tego, czym się może ta sprawa skończyć w postaci kontrowersji, jakie pojawiły się na kanwie przystąpienia posłanki partii Razem, będącej sprzymierzeńcem Nowej Lewicy, a ta z kolei, jak wiemy, jest członkiem Koalicji Obywatelskiej. Otóż pani Paulina Matysiak przystąpiła do projektu wspólnie z politykami Prawa i Sprawiedliwości i do inicjatywy Tak dla Rozwoju. Spotkała ją mocna krytyka, ostracyzm nawet polityczny, tak by to można było nazwać. A więc jakie jest Państwa zdanie na temat tego nowego pomysłu na Centralny Port Komunikacyjny, na te rozwiązania, które mają rozwinąć z jednej strony komponent lotniczy, ale też i to chyba jest zdaniem wielu znacznie ważniejsze, ten komponent kolejowy, czyli usprawnić komunikację kolejową w naszym kraju. Zacznijmy według kolejności zajmowania miejsc tradycyjnie. Fabian Przon. Panie redaktorze, szanowni państwo, ja myślę, że kompromis jest możliwy, natomiast żeby on mógł mieć miejsce, to trzeba zacząć słuchać ekspertów i to, powiedziałbym, większości ekspertów, czyli trzeba odsunąć tych takich ekspertów partyjnych, jak pan Rasek, i słuchać całej reszty, czyli 90% pozostałych ludzi, którzy znają się na rzeczy i którzy mówią o tym, jaki kształt CPK powinno mieć, aby spełniało swoją funkcję. CPK ma być nie tylko, to nie ma być tylko, CPK nie jest tylko po to, aby nam się lepiej podróżowało. CPK ma być portem przeładunkowym. I kiedy ja widziałem ten projekt, który przedstawiał premier Tusk, to no, ciężko oprzeć się wrażeniu, że został on okrojony w taki sposób, aby, broń Boże, kraje ościenne, takie chociażby jak Niemcy, nie ucierpiały na tym, że my przeładowujemy, broń Boże, trochę więcej cargo niż powinniśmy. I no tutaj jesteśmy w Radiu Opole na Opolszczyźnie i nie sposób zauważyć, że w ramach tego projektu Opolszczyzna została pominięta. No ja rozumiem, że pominięta została też na przykład Polska Wschodnia w ramach zemsty prawdopodobnie, że nie głosowała na Donalda Tuska. Natomiast no, Opolszczyzna głosowała, więc ja się pytam posłów, senatorów, koalicji rządzącej, co państwo zrobicie, aby Opolszczyzna jednak mogła również wziąć udział w projekcie CPK, żeby mieszkańcy Opolszczyzny również skorzystali na tym. Ja ostatnio miałem w Kędzierzynie Koźlu sesję związaną z absolutorium i przygotowując się do tej sesji, gdzieś trafiłem na taką wiadomość, że Opolszczyzna jest jednym z regionów, który wyludnia się najszybciej w całej Unii Europejskiej. I rozumiem, że jeszcze bardziej mamy się wyludniać, mamy mieć jeszcze wolniejsze koleje, mamy mieć starą infrastrukturę, mamy nie wziąć udziału w najważniejszym projekcie zaraz za wejściem Polski do Unii Europejskiej, do NATO, bo takim właśnie projektem może być CPK, jeżeli zbudujemy je w odpowiedniej formule. I no, tutaj chciałbym usłyszeć odpowiedzi od przedstawicieli koalicji, dlaczego Opolszczyzna została pominięta. Tym bardziej, że jednak zasługujemy na to i wasi wyborcy głosowali na koalicję. No dlaczego zostaliśmy pominięci? Dziękuję bardzo. Kamil Szmajcher, proszę.
Jeżeli chodzi o CPK, trzeba pamiętać o pewnej bardzo ważnej rzeczy, bo ona ma spełniać potrzeby biznesowe. To jest podstawa, która funkcjonuje, jeżeli chodzi o CPK. I to CPK te potrzeby biznesowe spełniać miałoby i w poprzednim projekcie, i w obecnym projekcie, może w innym zakresie, może mniejszym, ale to też z pewnego powodu, o którym warto powiedzieć za chwilę. Ale drugim ważnym czynnikiem są potrzeby społeczne. I te potrzeby społeczne to jest ta część kolei. Jeżeli mówimy o tej kolei, to poprzedni projekt, który zakładał to, aby z każdego miejsca w Polsce teoretycznie można było na zasadzie szprychy dostać się do środka, do centrum, czyli do tego CPK, no był trochę błędny moim zdaniem. Teraz dlaczego? I nie dziwię się, czemu ten projekt został zmieniony. Swego czasu, kilka ładnych lat temu, prezes Kaczyński powiedział, że po co nam są małe lotniska w Polsce, skoro możemy mieć jedno duże. To jest mocna megalomania, to jest bardzo duża centralizacja i sprawiałaby, że zabilibyśmy małe lotniska faktycznie w Polsce tym poprzednim projektem, bo on był dokładnie zgodny z tymi słowami Jarosława Kaczyńskiego. Jeżeli mielibyśmy, na przykład ja, mieszkający w Brzegu, miałbym pojechać specjalnie 2,5 godziny do CPK po to, aby dostać się na wakacje, po co, skoro mam Wrocław, mam Poznań, mam wiele lotnisk mniejszych, które są też w sensownej odległości i mogę to zrobić. W związku z czym system, który został przyjęty, czyli blisko lotnisko, jak to się ładnie zrymowało w obecnym projekcie, jest sensowny, ponieważ nie będzie kanibalizował mniejszych lotnisk, a jednocześnie będzie sprawiał, że to CPK będzie spełniało swoją funkcję stricte biznesową. Jeżeli chodzi o społeczne oczekiwania, pamiętajmy o tym, że poprzedni projekt zakładał bardzo dużo wywłaszczeń, dużo więcej niż moglibyśmy się spodziewać w obecnym projekcie. Tutaj społeczeństwo jasno powiedziało, ponad 100 osób wypowiadało się przez prawie 5 godzin w Sejmie na temat tego, jak ten projekt może zniszczyć im życie. Tego nikt nie chciał słuchać, a Marcin Horała w tym czasie tweetował sobie, jacy to ci ludzie są źli i niedobrzy i są podstawieni przez opozycję. No raczej przez opozycję podstawieni nie byli. Dziękuję bardzo. Barbara Kamińska, proszę bardzo. A ja chciałam zacząć swoją wypowiedź od zacytowania zdania premiera Tuska, że CPK to będzie trójskok nowoczesność. Ale to się może zadziać i zadzieje się na pewno dlatego, że są podjęte przez premiera konkretne działania. Czyli od 1 lipca infrastruktura, czyli Ministerstwo Infrastruktury będzie odpowiadało za tą inwestycję i to jest pewien konkret. Wiemy, że to jest inwestycja, która ma skończyć się w 1932 roku, kosztować ponad 130 miliardów złotych. To jest jedna z największych inwestycji nie tylko w Polsce, ale również w Europie. W związku z tym ważne są bardzo konkretne przedsięwzięcia i te konkretne przedsięwzięcia oparte są na konkretnych potrzebach, zarówno biznesowych, a biznesowe potrzeby wiążą się z potrzebami nie tylko poszczególnych firm, ale poszczególnych środowisk lokalnych. Ja nie wyobrażam sobie, żeby do Kędzierzyna-Koźla dojeżdżał pociąg szybkiej kolei, do Kluczborka, do Olesna, ale wyobrażam sobie, że do tych wybranych takich miast jak Warszawa, Katowice, Wrocław, Kraków, Poznań, Gdańsk, czyli do dużych aglomeracji i centrów gospodarczych takie połączenia będą. Przede wszystkim cieszy mnie to, że ta koncepcja, która tak naprawdę urodziła się prawie że w 2003 roku przez Bogusława Jankowskiego, ewaluowała i stała się konkretem wtedy, kiedy faktycznie poprzednia lokalizacja miała miejsce w okolicach chyba Mszczonowa, czyli też w okolicach Warszawy. Dzisiaj wiemy, że Baranów to już jest konkretna lokalizacja i do tej lokalizacji cała koncepcja osieciowania szybkiej kolei, jak również etapów prowadzenia tej inwestycji jest bardzo mocno i bardzo przemyślanie przewidziana. Natomiast warto by się zapytać, co stało się z 2 miliardy 700 milionów, czyli to jest kwota, która do tej pory została wydatkowana na no tak naprawdę nie wiem, bo jest tam zielona łąka, czy to jest koncepcja, czy były konkrety, co z tych konkretów faktycznie warte było zapłacenia. Myślę, że to jest też ważny temat do rozwiązania. Na pewno. Bardzo dziękuję. Proszę bardzo, panie senatorze. Absolutnie dziwię się narracji politykom Prawa i Sprawiedliwości, którzy krytykują właściwie to, że rząd przychyla się między innymi w części do pomysłu, który państwo opracowaliście w ubiegłej kadencji.
Bardzo dobrze, że Donald Tusk wraz z koalicją rządzącą podjął decyzję, bo pamiętamy, że w toku kampanii, zaraz bezpośrednio po wyborach, to nie było takie oczywiste, że ten CPK powstanie. Ta narracja została zmieniona, dlatego że polski rząd pod kierownictwem Donalda Tuska bardzo mocno wsłuchuje się w to, co chce, czego chce społeczeństwo. Wszystkie badania opinii publicznej jasno wskazywały na to, że Polacy oczekują tego portu. Zawsze oczywiście, i tu się przychylam do wypowiedzi, że powinni w tym zakresie mówić eksperci co do koncepcji tego portu. Około 40 milionów pasażerów rocznie przy zachowaniu lotnisk lokalnych to jest dobry parametr. Bardzo ważnym elementem tego portu będzie kwestia nie tylko pasażerska, ale przede wszystkim to, że CPK może stać się potężnym graczem, jeśli chodzi o transport produktów przede wszystkim z dalekich Chin, bo to jest główny element i pomysł tego portu komunikacyjnego. Sam projekt mówi się o harmonogramie do 2032 roku, ale proszę pamiętać, że dzisiaj tak naprawdę odbyła się jedna konferencja, w której zaprezentowano wstępne założenia tego projektu. Wierzę głęboko w to, że komunikacyjnie takie regiony jak województwo opolskie i inne nie będą pominięte w tym kontekście budowy tego portu. Mamy przed sobą de facto 3,5 roku kadencji, w której zapewne ruszy wbicie pierwszej łopaty, ale jeszcze wcześniej ruszą konsultacje społeczne i też nacisk na rząd będzie zapewne mocny, żeby komunikacyjne także mniejsze miejscowości były zainteresowane tym, aby uczestniczyć w tym wielkim projekcie. Konkludując, po pierwsze, dobrze, że ten port powstaje. Po drugie, cieszę się, że powstała wstępna koncepcja. Po trzecie, cieszę się, że została zrewidowana decyzja jeszcze sprzed wyborów. A po czwarte, tak naprawdę dzisiaj powinniśmy się cieszyć z tego, że Polska będzie technicznie i infrastrukturalnie dużym graczem w Europie. Dziękuję bardzo. Szymon Godyla, proszę bardzo. Tutaj odnośnie lotniska centralnego, to trzeba pamiętać, że już pomysł budowy lotniska centralnego zrodził się tuż po II wojnie światowej, kiedy Polska nabrała aktualnego kształtu, ale jednocześnie też budowa sieci kolejowej, dróg pasującego już do aktualnego kształtu Polski. I to było robione przez ten długi okres, też bardzo tutaj duży wkład miały poprzednie rządy Platformy Obywatelskiej i PSL-u, zostały wybudowane autostrady. Aktualnie kończona jest budowa sieci dróg ekspresowych i doszliśmy do takiego momentu, kiedy trzeba wybudować centralny port komunikacyjny jako lotnisko oraz zgrać jeszcze linie kolejowe. I tutaj trzeba pamiętać, że w 2002 już były raporty odnośnie czy warto, czy nie warto. W 2009-2010 powstał też bardzo szeroki raport mówiący, że taki port jak najbardziej się opłaci, jednak wtedy jeszcze byliśmy na budowie dróg w Polsce, a to, co robi Prawo i Sprawiedliwość, to moim zdaniem jest takie wykorzystywanie pięknych haseł, takich naprawdę inwestycji dużych do budowania całego PR-u wokół siebie. Zresztą pamiętamy wszyscy, jak PiS chciało odrodzić stocznię w Polsce, chociażby Stępka, która teraz ponoć ma być jakimś pontonem czy jakimś małą jednostką. Kolejne, PiS chciał budować wielką produkcję samochodów Izera, a prawda jest taka, że w międzyczasie Turcy już są produkować samochody TOK. Kolejne, PiS miał wielkie plany elektrowni w Ostrołęce, a skończyło się utopieniem tam dużych pieniędzy. PiS planował duże elektrownie jądrowe, z których nic nie ma. Było dużo mówione, że trzeba przywrócić żeglowność Odrze, a skończyło się na tym, że nie dopilnowaliście stanu tej wody i ryby wypłynęły. Teraz jeszcze mówiliście w międzyczasie o tym, że trzeba Mierzeję przekopać, a skończyło się na tym, że przekopaliście Mierzeję, a nie zadbaliście o to, żeby doprowadzić ten port do Grudziądza. Tak więc PiS bierze duże, nośne hasła, udając, że będzie chciał to zrobić, a finalnie tak naprawdę nic w tym kierunku nie robi, bo tak naprawdę gdyby chciał ten port zbudować, to by zbudował chociażby port w Istambule. Z tego, co wiem, w tym samym czasie pojawił się pomysł i ten port już funkcjonuje. Dlatego to, co robi Prawo i Sprawiedliwość, to są puste slogany, nośne hasła, wizualizacje, a nie ma tym, za tym żadnego realizmu budowy. Dziękuję bardzo. Mariusz Rybczyński, proszę bardzo. Ja tutaj się odniosę do tego, co koledzy wcześniej mówili. Część już wybrzmiała tego, co chciałem powiedzieć, ale w takim razie powtórzę.
Tak, koncepcje budowy centralnego lotniska pojawiły się już dużo wcześniej, w czasach PRL-u. To wypływało z koncepcji próby przełamania wyników zaborów i wyników też przesunięcia granic w II wojnie światowej. Sama koncepcja Centralnego Portu Komunikacyjnego w wydaniu poprzedniego rządu wydaje mi się dużo lepsza niż ta, którą tutaj teraz rząd pod naciskiem społecznym, pod naciskiem opozycji przywrócił jakby do łask, bo musicie pamiętać, drodzy wyborcy, że to właśnie to, że w badaniach opinii publicznej popieraliście ten program CPK, on wrócił jakby do rozmów politycznych. Pozbawienie go tak zwanych szprych jest jego bardzo głębokim upośledzeniem. Pozbawia go osłabienie tego czynnika cargo, osłabia jego znaczenie strategiczne, militarne i gospodarcze. Nagłaśnianie tylko i wyłącznie tego aspektu podróży ludzi jest po prostu odwracaniem wzroku wyborców od tego, co tak naprawdę w tej budowie jest ważne. Nieprzypadkowo także właśnie na kierunku zachodnim, czyli tutaj powiedzmy Opolszczyzna, też jest wyjmowana z tego, z tego projektu. Ja mogę tylko mieć żal do poprzedniego rządu, że właśnie nie udało im się, nie wiem z jakich powodów, dokończyć czy rozpocząć wzmacnianie powiedzmy Polski infrastrukturalnie właśnie na odcinku żeglowności Odry, połączenia Odry z Dunajem, czy właśnie dokończenia przekopu Mierzei, bo tam zabrakło pewnej wytrwałości, tak mi się wydaje. Konfederacja z zasady nie krytykuje każdego projektu rządu, czy jednego, czy drugiego, tylko dlatego, że został przedstawiony przez inne środowisko. Chcemy, by pewne projekty strategiczne, pewne projekty propaństwowe mogły się toczyć bez większych zmian przez dłuższy czas niż jedna, dwie czy trzy kadencje. Poważne państwa mają plany na 50 lat do przodu. Dziękuję. Wiele pytań. Będą jakieś odpowiedzi? Oczywiście, panie doktorze. Proszę bardzo. Oczywiście. Od czego zacząć? Fabian Przon. Drodzy państwo, no ja tu z wielką satysfakcją słucham wypowiedzi koalicji rządzącej, która robi wszystko, żeby tylko odebrać zasługi w ramach tego projektu Prawo i Sprawiedliwości. Przekopali państwo Wikipedię, znaleźli dane, lotnisko, koncepcja była w latach 30. W 2003 roku pierwszy raz powstała jakaś inna koncepcja. No i niespożyte zasługi Platformy Obywatelskiej dla tego projektu. Tymczasem przed wyborami. Megalomania, mówiono się o ofiarach lotniska w Baranowie. Krytykowaliście to państwo. Mówiliście państwo, że jest to niepotrzebne. Jeszcze prędzej było przecież słynne słowa o tym, że lotnisko to mamy w Berlinie i nie potrzebujemy. I teraz państwo tutaj mówicie, jaka ta koncepcja jest stara, jaka ona jest już oczywiście ostała, jakie rządy Prawa i Sprawiedliwości mają zasługi. No nic państwo nie zrobiliście w tym zakresie. Wam było wygodne to, że Niemcy te pieniądze mają i w przeładunku cargo, a my nie. Wam nie obchodziło to, że w naszym państwie uciekają pieniądze nam przez palce. My, kiedy udało nam się na tyle wbudować poparcie społeczne do tego projektu, zaczęliśmy go realizować. I również państwo możecie mieć tą satysfakcję, państwo obywatele, ponieważ to dzięki wam również i waszemu ruchowi, waszemu zbiorowemu poparciu do tego projektu udało się wymusić na rządzie obecnie rządzącym pewną zmianę. Oczywiście to nie jest koniec walki, bo tak jak tutaj mówił mój poprzednik, to jest projekt z wybitymi zębami, projekt, który jest obliczony na minimum. On nie ma, ciężko w ogóle nazwać to CPK, tak? To ma być jakiś projekt związany z budową lotniska i dróg. Ale na tym nie polega CPK. CPK ma być projektem przeładunkowym przede wszystkim, biznesowym. Chciałem też powiedzieć, bo jednak tutaj jestem jeden. Chciałem powiedzieć też o tych lotniskach, tak, że jakie, pan mówi o małych lotniskach, jakie małe lotniska spełniają zadania biznesowe? Żadnych zadań biznesowych nie spełniają. Potrzebne jest duże lotnisko, gdzie będzie można przeładowywać towar. Małe lotniska są lotniskami, gdzie ludzie mogą latać, gdzie mogą latać osoby zajmujące się biznesem, ale potrzebujemy przynajmniej
przynajmniej jedno bardzo duże lotnisko, które będzie powiązane mocno z działaniami związanymi z cargo i nie da się obejść tego. Nie da się tego zrobić we Wrocławiu, nie da się zrobić tego w Katowicach. To musi być lotnisko gdzieś w centralnej Polsce i takie jedno lotnisko chociaż potrzebujemy. To nie znaczy, że trzeba zamykać Wrocław, Katowice. Te lotniska mogą spełniać ważną rolę komercyjną i biznesową w tym sensie, że... Wydaje mi się, że chyba nikt nie kwestionował tej części związanej z cargo. Ale nikt też o tym nie powiedział. Proszę zauważyć, że te wszystkie wypowiedzi odnoszą się tego, że będziemy szybciej jeździć i więcej latać. Natomiast CPK to nie jest projekt komunikacyjny jedynie, to jest projekt przeładunkowy. To jest projekt związany z przeładunkiem cargo. I nikt nie podnosi tego, a wie pan dlaczego? Ponieważ właśnie te elementy najbardziej zostały obcięte w wypowiedzi Donalda Tuska. Myślę, że na to zwróciła też Konfederacja akurat, że tutaj o tym nie padło, tak? Tak, dobrze. Pan z Konfederacji faktycznie mówił, że ten projekt został obcięty, tak, ale tutaj państwo w koalicji niespecjalnie. Kto z państwa jeszcze? Ja proszę bardzo, pan Szpajer. Jeżeli chodzi o funkcje biznesowe, to rozumiem, że to była odpowiedź na mój zarzut w stosunku do starego projektu, a nowego. Nie chodziło o funkcje biznesowe związane z cargo, ani w ogóle o funkcje biznesowe. Bardziej chodzi o sam fakt rozłożenia kolei, które miały powstać razem ze starym projektem CPK. System Szprych miałby pomagać komunikować się wszystkim Polakom z tym CPK. Bo mówimy tu o szybkiej kolei, nie mówimy tutaj o kolei towarowej, tylko mówimy tu o szybkiej kolei osobowej. I to jest zbędny element z tego względu, że jeżeli my będziemy chcieli łączyć całą Polskę z jednym konkretnym punktem centralnym, czyli z CPK i przenosić tam tak naprawdę ten ruch, aby te magiczne pana Jarosława Kaczyńskiego i polityków PiS-u wcześniejsze założenia spełnić, czyli 200, 100, 75 milionów rocznie pasażerów, to my w tym momencie zabijemy lotniska małe. Te małe lotniska muszą funkcjonować. Szczególnie, że żyjemy w świecie, w którym wszystkim zależy nie na tym, aby jeździć 2 godziny do centrum, żeby gdzieś polecieć na wakacje, czy żeby skorzystać z lotniska, tylko żeby mieć wszystko blisko. Więc jest to bardzo ważny element społeczny, nie biznesowy, tylko społeczny, bo ta kolej, szybka kolej powstaje w dużej mierze dla społeczeństwa, a nie dla biznesu. Więc to jest ta ogromna różnica. A co dla biznesu w tym projekcie? Nie da się zbudować lotnisk w miastach 15-minutowych. Oczywiście, nie o tym mówimy. A co w tym projekcie tak dla dużego, ciężkiego biznesu? Co w tym projekcie jest zrobione? To również jest projekt dla nich, nie tylko dla obywateli. Nie mówię, żebyśmy mieli pieniądze na inwestycje, bo to zostaną te pieniądze z tego przeładunku w naszym państwie, w naszej kasie. Nie mówię o tym, że ten projekt jest idealny, bo o tym też nigdy nie powiedziałem. Projekt powinien przejść przede wszystkim konsultacje nie tylko społeczne, ale właśnie biznesowe. To, o czym była mowa, czyli o tych wszystkich ekspertach i to, co pan powiedział, bardzo dobrze. Nie powinni być to eksperci polityczni. Też jesteśmy za tym, jako Polska 2050 od samego początku mówimy o dialogu społecznym, ale też nie społecznym z mieszkańcami, obywatelami, ale w zakresie specjalistów. To my uruchomiliśmy chociażby Instytut Strategię, który właśnie składał się z niezależnych specjalistów, którzy nigdy w partiach politycznych nie funkcjonowali. Ale pytanie do pani Barbary Kamińskiej, czy tak jak powiedział pan Fabian Przon, czy to jest projekt, tutaj cytat, z wybitymi zębami? Ja myślę, że byłby z wybitymi zębami, gdyby to było rozwiązanie punktowe, rozwiązania komunikacyjne, powinny stanowić, obojętnie czy to są rozwiązania z myślą o biznesie dużym, większym czy małym, czy rozwiązania komunikacyjne dla przeciętnego obywatela, rozwiązania komunikacyjne muszą tworzyć przemyślany krwiobieg powiązań. Krwiobieg powiązań, które niwelują koszty zarówno transportowe, ale również niwelują koszty najcenniejsze, czyli koszty czasu. I w związku z tym to rozwiązanie daje możliwość takiego właśnie powiązania przemyślanego, osieciowanego i zdaję sobie sprawę, że no pewnie na dzisiejszym etapie, kiedy tak naprawdę jeszcze ten poziom konsultacji będzie rozszerzony, trudno jest mówić o pełnej satysfakcji i zadowoleniu wszystkich środowisk. Natomiast przygotowanie koncepcji już po konsultacjach i przekazanie w sposób bardzo czytelny i transparentny zarówno środowisku biznesowemu, jak i mieszkańcom, no pozwoli w pełni zrozumieć tak dużą inwestycję. Dziękuję bardzo. Panie senatorze, a jaką mamy gwarancję, że jak się władza zmieni, no polityka jest nieprzewidywalna, więc nie wiemy, co będzie za 8-12 lat. Jaką mamy gwarancję, że ta nowa władza nie będzie znowu próbowała odkręcać tego wszystkiego, co już zaczęło być budowane, co być może nawet już powstało? Żadnych gwarancji nie mamy, dlatego że
taki jest urok demokracji, że przychodzą nowi i mają własne pomysły na to, jak ma wyglądać rzeczywistość. Natomiast są projekty strategiczne, co do których powinniśmy szanować grosz publiczny. Mam duże wątpliwości, o czym wspomniała pani przewodnicząca. Mowa tutaj o wydaniu 2 700 000 000 zł na dzisiaj faktycznie łąkę, bo to są potężne pieniądze. Ja przypomnę, że budżet miasta Opola to jest 1 400 000 000 zł rocznie, czyli takie dwa budżety roczne Opola zostały wydane na to, żeby sobie koniki polne mogły hasać po tej łące, bo ja tam nic nie widzę oprócz tego. Może jestem w błędzie, ale to, drodzy Państwo z Prawa i Sprawiedliwości, pokażcie swoje osiągnięcia. Już tak krytykujecie coś, co ma powstać, ale zachęcam do pokazania tego, co wy zrobiliście przez ostatnie 8 lat w tym zakresie, oprócz powołania spółek, finansowania ołtarzy w kościołach, bo to między innymi na to pieniądze poszły z CPK. Natomiast chcę się odnieść też do tego, i tu jest pełna zgoda, że politycy powinni w tym temacie mieć pomysł i oddać sprawę ekspertom dalej. To znaczy mieć zamysł, jak to ma wyglądać, ale uszczegóławiania i precyzyjne decyzje już dotyczące skali inwestycji w rozumieniu całościowym powinny być absolutnie oddane ekspertom. Nawiążę też, bo chcę to zrobić, bo czułem się wywołany do tablicy jako przedstawiciel lewicy w wypowiedzi pana redaktora o tym dziwacznym mariażu posłanki Matusiak byłym, właśnie państwo tak gładko nad tym przeszli. Z byłym szefem CPK. Ja nie chcę przejść cicho, bo to jest po prostu skandal. To zrobiła posłanka partii Razem. Bardzo dobrze, że została zawieszona w poczynaniach swojego klubu. Ja na antenie Radia Opole w piątek w naszej rozmowie z panem redaktorem wspomniałem o tym, że w ogóle jestem przeciwnikiem wspólnego klubu z partią Razem i to trzeba jasno powiedzieć, bo to nie jest pierwszy rajd intelektualny polityków partii Razem, którzy mam wrażenie, że coraz bliżej im do partii Prawo i Sprawiedliwość niż do koalicji rządzącej, więc no, trzeba sprawę traktować zero-jedynkowo. Nie można być w klubie koalicyjnym, który popiera rząd i jednocześnie być w stosunku do tego rządu w opozycji, więc narracja dla mnie powinna być oczywista. Partia Razem powinna opuścić klub lewicy i po prostu przyłączyć się do opozycji, być może już negocjować przyszłą umowę koalicyjną z PiS-em, bo to tak dzisiaj dla mnie wygląda. Te takie heheszki nagrane z posłanką Matusiak i z posłem Horałą, no dla mnie to są obrazki jakiegoś ponury żart jest to po prostu dla mnie. Szymon Godyla, proszę. Tak jak naturalne było, że autostrady i drogi szybkiego ruchu połączyły duże polskie miasta, tak samo naturalnym było to, że powstanie lotnisko centralne. A to, co my krytykowaliśmy, to tak naprawdę sposób, w jaki ta spółka CPK funkcjonowała. Tam było zatrudnionych, czy jest ponad 750 osób, gdzie średnia wynagrodzenia to jest 16 tysięcy złotych. Na same zadania CSR było wydane 250 milionów złotych, czyli na jakiś zakup autobusów elektrycznych. Tak naprawdę na robienie kampanii w regionie były poświęcone naprawdę bardzo duże pieniądze i to mamy do zarzucenia właśnie Prawu i Sprawiedliwości, że pod przykrywką programów, które wiadomo, że będą musiały powstać, tak naprawdę PiS tworzył sobie maszynkę, w której mógł zatrudniać za duże pieniądze ludzi, mógł promować swoich działaczy i to jest głównym zarzutem w kierunku Prawa i Sprawiedliwości, to, że przez tyle lat tak naprawdę tam dalej po prostu jest łąka, kiedy w innych krajach w tym czasie już takie lotniska powstawały, chociażby tutaj dalej przywołam przykład Istambułu. Dziękuję bardzo. Mariusz Rybczyński. Może lotnisko w Istambule powstało dlatego, że nie ma tam różnych durnowatych przepisów, które przez kilkadziesiąt lat tworzyliście, mówiąc, że wchodzimy do Unii Europejskiej, to jest wymagane. Polska jest tak obrośnięta różnymi wymaganiami, przepisami przy jakiejkolwiek inwestycji, że teraz każdy rząd, każda władza potyka się o własne przepisy, które stworzyła albo stworzyli jej wcześniejsze rządy. Więc trudno mieć do PiS-u o takie rzeczy pretensje,
że muszą przełamywać pewne rzeczy, które odziedziczyli po innych. Ja powiem tylko tyle, że mieliśmy tutaj przykład, tutaj wypowiadaliście się państwo w ten sposób, że no trzeba te projekty długofalowo robić, że musimy przełamywać kadencyjność rządów, że rządy powinny to robić, to co wcześniejsze zaczęły i pierwsze co się dzieje, to po prostu jest z pełną premedytacją sabotowanie tego, co już zostało podjęte. Tam już zaczęły być wydawane pieniądze, zostały podjęte jakieś działania, zaczęto skupować ziemię, robiono bardzo dużo różnych rzeczy, tak? I nagle się te rzeczy sabotuje tylko dlatego, że nie zrobił to tego nasz rząd. No i się wybija w zęby, tak? To, co tutaj już padło. W tym porcie najważniejsze są założenia strategiczne. Ta inwestycja ma bardzo duży potencjał poprawy bezpieczeństwa Polski, militarnego, gospodarczego, zagraża interesom innych krajom, innym naszym sąsiadom przede wszystkim, innym krajom w UE, w ich interesach. I tutaj mamy taki problem, że ja czuję, że ten rząd, który w tej chwili rządzi, akurat by nie zaogniać pewnych sytuacji w Unii Europejskiej, czy po polskiej pozycji, czy po prostu nie przedstawiać w jakiś sposób tych polskich postulatów, po prostu zgadza się na to, żeby to opóźniać, tak? I będzie robił, jestem przekonany o tym, że kilka, za chwilę, teraz będziemy rozmawiać, pierw były audyty, teraz są jakieś zmiany koncepcji, po tych zmianach koncepcji nagle się okaże, że, nie wiem, zabraknie pieniędzy, tak? Albo, że, nie wiem, wiadomo, tak jak do rozpudy, wiadomo, ekolodzy i zablokują jakąś linię i będziemy się tak bawić i kolejna kadencja minie i tego nie będzie. Rozmawiamy właśnie o tych sprawach, no i tutaj nagle się pojawia temat personalny, bo jedna pani poseł z innym panem posłem jednak się troszkę, powiedzmy, nawróciła na polską rację stanu i mówi, że no, takie projekty są jednak potrzebne, nieważne, czy będzie rządziła lewica, czy prawica. Państwa poważne, czy rządzi król, czy rządzi tam prezydent, czy rządzi tam Rada Państwa, realizują swoje długofalowe strategiczne interesy. Dziękuję bardzo. Mogę krótko. Tak, znaczy, no tutaj na co te pieniądze zostały wydane? No częściowo na zakup terenów i z tego co wiem, w debacie publicznej są pewnie kontrowersje, że te pieniądze poszły też na promocję tego projektu. No, drodzy Państwo, gdyby te pieniądze nie poszły na promocję tego projektu, to dzisiaj wy byście ten projekt zaorali, a dzięki temu, że on był promowany, obywatele nałożyli na was presję, cały czas poparcie wysokie dla tego projektu jest wysokie i dzięki temu w ogóle nie udało wam się zaorać tego projektu. A co do pani Matysiak, to wyobraźcie sobie Państwo, że są tacy ludzie w Polsce i myślę, że jest ich całkiem wiele, którzy marzą o tym, żeby politycy robili niektóre rzeczy ponad podziałami. Nie żeby się zgadzali we wszystkim, nie żeby współpracowali ze sobą na każdym polu, ale są tacy ludzie, którzy marzą o tym, żeby można było coś robić ponad podziałami. I w samorządach niekiedy to się udaje. Niestety, tak jak Państwo chcecie współpracować, jak Państwo chcecie budować zgodę narodową, to pokazaliście właśnie w stosunku do pani Matysiak. Niszczyliście prawa kobiet przez ostatnie 8 lat, a ta pani chce z wami współpracować. Dlatego więcej kobiet głosowało na Konfederację niż na Lewicę. Więcej kobiet głosowało na Konfederację niż na pana partię. Kobiety się odwróciły od pana pytami. Ostracyzm wobec pani poseł. Ale odnośnie pani poseł, to są miejsca i płaszczyzny do współpracy między partiami, chociażby to są komisje sejmowe i jest komisja do budowy CPK i tam jak najbardziej... Stąd się wzięli państwo Matysiak i Horała. Tam jak najbardziej można współpracować, ale zakładanie specjalnie jakiegoś stowarzyszenia... No i co w tym złego? Budzi to jednoznaczny domysł, że to jest jakiś zaczyn, próba jakiegoś ruchu politycznego. No proszę pana. A wracając do pana z Konfederacji, pan z Konfederacji chyba rzeczywiście nie rozumie istoty problemu. Tutaj nikt nie mówi, że CPK jest niepotrzebny, tylko to, co my kwestionujemy, to sposób, w jaki zostały wydane pieniądze do tej pory na budowę, znaczy na budowę, no właśnie ciężko to nazwać na budowę, ale przeznaczone na tą spółkę CPK, w jaki sposób to wydawajcie one były... wydawajcie je lepiej, ale nie opóźniajcie inwestycji, to bardzo proste. No ale nikt od was nie wymaga, żeby teraz płacić za te przysłowiowe ołtarze, ale kto ją opóźnił? To PiS opóźnił. Samoloty według pierwszych zapowiedzi miały w 2028 z tego lotniska startować, a żaden harmonogram nie dawał temu szans, ponieważ wy te pieniądze wydawaliście na zatrudnianie ludzi. Od was to zależy, panie radny, jakbyśmy mieli patrzeć na wasze inwestycje, to już powinniśmy od dwóch lat mieć elektrownię atomową.
Dobrze, ja myślę, że... Obiecaliście. Niedawno w jednym radiu było świętowanie rocznicy dwuletniej niewybudowania elektrowni, która miała działać dwa lata temu. Pan Szwajker, ale krótko tak, proszę. Ja myślę, że warto zwrócić uwagę na coś troszeczkę innego, o czym media nie mówią. Vinci Airports. Jest to firma, która miała sfinansować CPK do 8 miliardów złotych. W październiku pan Horała ogłosił oficjalnie na Twitterze, że taka współpraca zostanie podjęta. Jeszcze za rządów PiSu, dokładnie rok temu, ta sama firma rozpoczęła negocjacje z Węgrami. Obecnie, w tym miesiącu, zostało to ogłoszone oficjalnie. 20% udziałów w wykupie lotniska w Budapeszcie i nacjonalizacji tego lotniska ma firma Vinci Airports. 80% spółka państwowa węgierska. Ostatecznie ma być jeszcze jeden udziałowiec, 49%, tak jak miało być u nas, firmy zewnętrzne, reszta firma krajowa, czyli w tym momencie węgierska. I teraz, co jest bardzo ważne, Vinci Airports powiedziało jasno, że z lotniska w Budapeszcie zrobi najlepszy tego typu obiekt w Europie. Jakim cudem PiS doprowadził do tego, że rok temu za rządów PiSu ta sama spółka, która powinna z nami funkcjonować w tym projekcie, finansuje inny projekt, który ma być dla tej spółki, czyli dla CPK, dla tego pomysłu, dla CPK, konkurencją. A zauważmy jeszcze jedną rzecz. Węgry mają bardzo dobry stosunek z Chinami i Chiny już zapowiadają, że do Budapesztu z Serbii pociągną swoją szybką linię kolejową. Czyli tak naprawdę to wasza opieszałość zaorała ten projekt i w tym momencie nic dziwnego, że obecnie wymagamy zrobienia czegoś bardziej realnego i z mniejszą ilością wymysłów, takich jak 100 milionów, czy niecałe 100 milionów pasażerów rocznie. Dziękuję Dodam bardzo. Tylko jeszcze jedno zdanie. Vinci Airports również w tamtym roku poprosiło nasz rząd o to, aby zmniejszyli oczekiwania wobec tego projektu, ponieważ nie będą w nim uczestniczyć, jeśli będzie on przestrzelony. Dla mnie to jest odpowiedź na wszystkie Dziękuję pytania. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Chciałabym się odnieść do pani poseł Małyszek i pana posła Horały. No dla mnie to brzmi jak groteska, że oni chcą założyć stowarzyszenie tak dla rozwoju. To przepraszam, to po co oni poszli i kandydowali do parlamentu? Parlament, obojętnie kto jest z jakiej opcji politycznej, działa właśnie pod takim hasłem tak dla rozwoju. No dzisiaj faktycznie osiągnęli swój cel, że w wielu audycjach właśnie radiowych, telewizyjnych czy innych debatach politycznych wymienia się ich nazwisko, ale przypuszczam, że wymienienie tego nazwiska nie przyniesie im chwały. Oczywiście jestem za dowolnością, jeśli chodzi o tworzenie różnych partnerstw, stowarzyszeń. Natomiast robienie tego w taki sposób, w tym czasie, jest faktycznie zupełnie czymś niepotrzebnym, bo jeżeli mają chęć wykazania się z tą inicjatywą, to właśnie w komisjach sejmowych, do których każdy poseł ma pełną autonomię, żeby się zgłosić i w niej aktywnie funkcjonować, no to trzeba było to zrobić. Natomiast dzisiaj ta egzotycznie brzmiąca para chce stworzyć coś, na czym chce zaistnieć albo w przyszłości stworzyć, nie wiem, ruch polityczny czy stowarzyszenie, które się przekształci w jakiś blok polityczny. Tego nie wiemy. Natomiast uważam, że dzisiaj to jest po prostu groteska. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, no mało czasu nam zostało. Ja bym chciał, żeby Państwo krótko zdeklarowali, czy w Państwa ocenie pozostawienie na stanowisku szefowej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen to jest dobra rzecz dla Polski, bo w tym minionym tygodniu ogłoszono, że zakończyły się negocjacje tych ugrupowań, które pozostały przy władzy po wyborach do Parlamentu Europejskiego i tam się pojawia taka trójka, von der Leyen, Antonio Costa i Kaja Kallas jako ci, którzy dzierżyć mają te najważniejsze stanowiska w Unii Europejskiej. To jest dobry wybór z punktu widzenia Polski? Proszę bardzo. Fabian Państwo, no Antonio Costa ostatnio miał aferę korupcyjną w swoim kraju i musiał, że tak powiem, rzec się urzędu, więc to jest chyba najlepsza rekomendacja dla tego człowieka. Nie musiał, I taki człowiek właśnie zajmuje stanowisko w Unii Europejskiej. A co do pani Ursuli von der Leyen, to jaki problem państwo znacie, który ona rozwiązała? Migracja jest taka, jaka była. Jest problem migracyjny w Europie. Jeżeli chodzi o rolnictwo, to widzieliśmy to na ulicach jeszcze w tym roku. Polityka klimatyczna leży praktycznie, nie ma zgody co do niej. Zielony Ład szeroko pojęty jest sorą w oku. Pani von der Leyen w ogóle o nim nie mówi, udaje, że go nie ma. Polityka zagraniczna wygląda w taki sposób, że z Bliskim Wschodem Unia Europejska ma konflikt, ponieważ pani von der Leyen wypowiada się bardzo pro-izraelsko.
Nie, dobrze, natomiast być może trzeba robić to w bardziej dyskretny sposób. A jeżeli Donald Trump wygra wybory w Stanach Zjednoczonych, co po ostatniej debacie jest bardzo prawdopodobne, to relacje Unii Europejskiej z prezydentem USA będą fatalne, ponieważ razem na spółkę z Donaldem Tuskiem takimi komentarzami typu, że jeden Donald wystarczy, ta pani zrujnowała relacje z Donaldem Trumpem i Republikanami. Także taki jest obraz sytuacji. Kamil Szpajcher. No, nie musiał zrezygnować, tylko chciał zrezygnować ze stanowiska, ze względu na to, że jego rząd, który zresztą jego partia wtedy rekordową ilość głosów zyskała rok wcześniej i złożyła rząd samodzielnie, zostały wobec niej kroki związane właśnie z korupcją, z szukaniem, kto jest winny, i zawczasu Costa po prostu zrezygnował z tego stanowiska, nie dostał żadnych zarzutów i to jest bardzo ważne. A wcześniej była afera rodzinna u niego w rządzie, gdzie połowa, okazało się, że połowa jego rządu to są członkowie dalszej rodziny, także świetny kandydat, świetny. Ważne jest, najważniejsze w tym momencie, jeżeli chodzi o Costa, jest coś innego. To jest tak zwane, u siebie mówią na niego, zwierzę polityczne. Jest to przede wszystkim twardy gość, który jest w stanie bardzo dużo wynegocjować i to jest bardzo duża jego zaleta. Czy on jest dobrym wyborem dla całej Unii Europejskiej w temacie rozwoju naszej gospodarki europejskiej? Tego nie wiem i tego się nie dowiemy jeszcze przez najbliższy czas, ale w sytuacji zaognionego konfliktu nadal ze Wschodem jest to bardzo dobry negocjator i bardzo dobra osoba, która będzie twardo zarządzała tą polityką i to jest na duży plus. Dziękuję bardzo. Barbara Kamińska. Sytuacja geopolityczna na świecie powoduje to, iż różne czynniki dzisiaj nieprzewidywalne wymagają od polityków doświadczenia, odpowiedzialności, przewidywalności, i szczególnie Unia Europejska, gdzie zaraz przy granicy Unii Europejskiej toczy się wojna, również wymaga przewidywalnego zarządzania. Ursula von der Leyen ma to doświadczenie i tą przewidywalność, która pozwala na pewną stabilizację, nie rewolucję. Jeżeli chodzi o wiele spraw i projektów, które jeszcze wymagają dopracowania zmian, chociażby związanych z Zielonym Ładem, to w moim odczuciu będzie to przechodziło w sposób ewolucyjny, nie rewolucyjny, i osoby, którymi się otacza, jak również osoby, które zostały wyznaczone do tych najważniejszych stanowisk, w moim odczuciu na dzień dzisiejszy gwarantują pewną stabilność i spokój, jeśli chodzi o decyzyjność w tej formacji. Dziękuję bardzo. Piotr Woźniak, panie senatorze. Po pierwsze, ja bardzo się cieszę, że Europejczycy w wyborach do Europarlamentu zadecydowali za polityką kontynuacji, dlatego że skrajności polityczne nie służą temu, czym jest wspólnota. Dzisiaj mamy pewność, że przez kolejnych 5 lat Unia Europejska będzie zarządzana w sposób przewidywalny. Te siły skrajne, czy ze strony lewej, czy ze strony prawej, na szczęście nie są większością w Europarlamencie. Można powiedzieć, że w stosunku do poprzedniej kadencji zostało zachowane status quo nawet w liczbie, no tam są niewielkie różnice, nawet w liczbie europosłów poszczególnych członków koalicji rządzącej w Europarlamencie. Z mojego punktu widzenia jest bardzo dobra informacja taka, to znaczy mamy rząd pod przywództwem Donalda Tuska, który jest jednocześnie z tej samej formacji, której będzie przewodnicząca Komisji Europejskiej, więc to jest rzecz, która dla mnie jest bardzo istotna. Te kontakty premiera z szefową Komisji Europejskiej są dobre i to jest dobry sygnał dla Polski, niezależnie od tego, kto ma jakie poglądy, dlatego że wyobraźmy sobie dzisiaj sytuację, w której mamy rząd Prawa i Sprawiedliwości, który jest antyunijny, no tak naprawdę ta retoryka przez ostatnich 8 lat była bardzo mocno na tym dyskursie takim kolizyjnym, i wyobraźmy sobie te relacje z dotychczasową przewodniczącą Komisji Europejskiej, kolejne procedury uruchamiania jakichś wstrząsów o charakterze finansowym. Przecież miejmy świadomość, że rządy PiS-u pozostawiły po sobie gigantyczne problemy finansowe nałożonych kar. Zapłaciliśmy za to wszyscy. Pomniejszone dotacje to jest wynik też waszych rządów. Ja się cieszę, że z jednej formacji konkludującej europejskiej mamy premiera polskiego rządu i z jednej formacji mamy również szefową
nową Komisję Europejską. To jest bardzo dobra informacja dla Polaków. Dziękuję bardzo. Szymon Godyla. Czyli to pokazuje jasno, że zapowiedzi Prawa i Sprawiedliwości z ostatnich wyborów, jakoby to szli zmieniać u niej, że to potrafią, to były po prostu opowieści z mchu i paproci. Prawda jest taka, że to my jako Koalicja Obywatelska, jako obecna koalicja rządowa, lepiej przewidzieliśmy, jak potoczą się wyniki wyborów w Europie. My jesteśmy gotowi na to, żeby te następne lata żyć w zgodzie z Unią Europejską, wiadomo, twardo negocjować, dbać o interesy Polski i Polaków, ale jednocześnie niepotrzebnie się nie kłócić, ponieważ te 8 lat Prawa i Sprawiedliwości tak naprawdę były stracone. Gniewaliśmy się jak małe dzieci, wykrzykiwaliśmy hasła, które nie prowadziły do nikąd, a na koniec dnia tak naprawdę musieliśmy płacić gigantyczne kary. I to był efekt 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości. To jak nasz rząd dogaduje się z Unią Europejską, jak potrafi prowadzić negocjacje, widać to najlepiej teraz, kiedy to pierwsze transze środków z KPO w końcu zostały uwolnione i spływają do Polski. Dlatego wydaje mi się, że to będzie dobry czas dla Polski, a przede wszystkim z tym rządem jesteśmy bardzo dużo w stanie wynegocjować. Dziękuję bardzo. Mariusz Rybczyński. Zielony Ład trzeba wyrzucić do kosza, a nowe, stare władze Unii Europejskiej tego nie zrobią, więc to jest zły sygnał dla Polski. Zły sygnał dla Polski także dlatego, bo mamy premiera z tej samej formacji, co pani Ursula von der Leyen. Nie wysyła się, nie zatrudnia się w firmie, w dziale zakupów kogoś, kto wcześniej pracował w firmie, w której będziemy tych zakupów dokonywać, bo wtedy będziemy kupować po zawyżonej cenie. To powie każdy przedsiębiorca, że tak jest. Układ staje się nieprzejrzysty. Być może będzie mniej szkalowania w mediach ogólnoeuropejskich Polski i nie będzie Polska przedstawiana w świetle tylko dlatego, że wszystko będzie załatwiane po cichu przy jakichś tam stolikach, ale bez korzyści dla Polski, ze szkodą dla interesów Polski. Więc tutaj jestem pesymistą, jeżeli chodzi o tę część polityki. Bardzo dużo będzie zależało jednak od tego, jakie władze, jaki parlament wybierze teraz Francja. Myślę, że będzie od tego zależało więcej niż od tego, czy dalej mamy panią Ursulę na szczycie. No właśnie, bo dzisiaj we Francji przypomniły wybory parlamentarne, przedterminowe wybory parlamentarne. Bardzo państwu dziękuję za udział w dzisiejszym programie. To teraz zacznę pożegnanie od prawej strony. Mariusz Rybczyński, Konfederacja. Do widzenia, życzę miłej niedzieli. Szymon Godyla, Nowoczesna. Dziękuję i przyjemnej niedzieli, przede wszystkim chłodnej niedzieli. Senator Piotr Woźniak, Lewica. Dziękuję, wszystkiego dobrego. Barbara Kamińska, Platforma Obywatelska. Dobrej niedzieli, do widzenia państwu. Kamil Szpajcher, Polska 2050. Dziękuję bardzo za bycie tutaj. Wszystkim bardzo dużo dobrego życzę w tym pięknym dniu. I Fabian Przon, Prawo i Sprawiedliwość. Udanego, słonecznego dnia. Przyłączam się do tych życzeń. Ireneusz Prochera, kłaniam się państwu.